miłość to jest takie coś, że ktoś się kocha i lubi. Że ktoś się w sobie zakochuje. To jest takie coś, co można się złączyć w miłość. Miłość to jest takie coś, że ktoś na przykład się kocha w kimś. Po charakterze, że jest miły i fantastyczny. Ktoś jest blisko, na przykład w sercu. Że jest ładnie ubrany i ładny. No bo czują, że coś ich łączy. Dlatego, no bo oni siebie kochają, a nie kogo innego. Ślub to jest takie, że jest para młoda i goście. Zakładają sobie obrączki. Po prostu się łączą na zawsze i dawają sobie obrączki. Że wszyscy idą do kościoła i jeszcze idzie pani panna młoda i pan młody. Przyrzekają sobie, że na przykład czy ty będziesz moją żoną, czy ty będziesz moim mężem. Pan to ma czarny garnitur, no a pani ma welon, no i taką białą sukienkę długą. Pan młody ma garnitur, krawat i róże. Że pan jest ubrany w taki garnitur, a dziewczyna to jest w taką białą sukienkę i tutaj ma na włosach takie białe. Welon się znajduje na głowie. Panna młoda ma białą suknię, biały welon i białe buty. Szykowne ubrania i buty. Wszyscy idą na taką imprezkę. Jest się ładnie ubranym. A ślubie idzie się na salę i tam są zabawy. Je się obiad, kolację, tanczy się przy muzyce. Rzuca się i ktoś musi go złapać, żeby mieć kolejne wesele. Chłopcy to mają krawaty, no a dziewczyny sukienki. Także jest dużo ludzi, no i są ładnie ubrani. A dlaczego ludzie chcą być razem? Dlaczego łączą się w pary? No bo wtedy im jest weselej. A powiedz mi, a co jest po tym ślubie? Dziecko małe.